Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale informacyjnym. I dzisiaj wspomnimy sobie o tym, że Wargaming wprowadza okręty podwodne radzieckie. Czy ja przypadkiem, szanowni Państwo, to nie mówiłem Wam jakiś czas temu, że najpierw WG tworzy rozwiązanie, a potem zaczyna sprzedawać do niego... Znaczy, przepraszam, nie rozwiązanie, tworzy problem, a potem zaczyna sprzedawać do niego rozwiązanie? Bo wydaje mi się, że dosyć niedawno o tym wspominałem. I oczywiście to się wszystko spełnia. Zadaniem radzieckich okrętów podwodnych będzie walka z innymi okrętami podwodnymi. I czym te okręty się będą charakteryzować? Warto zaznaczyć, że będą one posiadały kontrolowane przez gracza uzbrojenie główne, no bo to jest określone jako główne, przy czym główne uzbrojenie na okręcie podwodnym to raczej torpedy, ale będziemy tutaj mieli artylerię również, która będzie miała mały zasięg, małą ilość tych dział, więc pewnie jedno, maksymalnie dwa. Ale patrząc na screeny, tak, tutaj dziesiątka ma dwa, ósemka jedno i szóstka ma jedno działo. I te działa będą sobie strzelały pociskami przeciwpancerno-odłamkowymi i niestety będą się nadawały tylko do dobijania albo właśnie okrętów podwodnych, albo jakichś tam mocno bardzo obgryzionych celów. I zobaczymy, czy to będzie faktycznie miało ręce i nogi. Zobaczymy, jaki będzie też zasięg. Czy mamy tutaj parametry okrętów podane? Mamy. To zerknijmy sobie na zasięg tej artylerii od razu. Torpedy alternatywne. Sonar. Główna bateria. 6 km. 1 razy 1. Na tierze 8 mamy również 6 km. I na tierze 10 mamy... O, tutaj jest tier 10. Też 6 km, w tym, że 2 razy 1 100 mm. Ile to się przeładowuje? Reload, nie widzę. A, 5 sekund, dobra. Czyli takie no, w ostateczności do użytku. I to jest jedna z cech tych okrętów podwodnych radzieckich. A druga cecha to jest, szanowni Państwo, uzbrojenie torpedowe. Te okręty będą wyposażone w wyrzutnie i dziobowe, i rufowe, tyle że te torpedy będą zadawały niskie obrażenia okrętom, które mają przyzwoitą obronę przeciwtorpedową. Także będą to torpedy do atakowania głównie niszczycieli i głównie okrętów podwodnych. Zresztą mamy to od razu naznaczone na samym początku. Rolą tej okrętów tej gałęzi będzie zwalczanie innych okrętów podwodnych, czyli to samo dokładnie, o czym Wam wspominałem. Tworzymy problem, a potem sprzedajemy rozwiązanie i tak jestem zdziwiony, że nie zapowiedziany jest okręt premium od razu do tego całego potężnego drzewka złożonego z trzech okrętów, ale to myślę, że... A nie, radziecki okręt premium był wcześniej zapowiedziany, także wszystko się zgadza. Szkoda, że tylko jeden, ale pewnie wrota do drukarki stoją otworem, także niebawem WG pewnie uzupełni zapasy okrętów, które są w stanie kontrować okręty podwodne. Wiadomo, że mamy do tego i niszczyciele i pewnie jakieś krążowniki się znajdą, a jak mamy hybrydowe pancerniki amerykańskie w drodze, to pewnie wymyślą też coś, jakiś pancernik taki wsparcia, który będzie właśnie dobry na kontrę na okręty podwodne. Także myślę, że to kwestia czasu, kiedy nam takie tutaj cuda wejdą. I teraz tak. Tak, mamy tutaj informację. Niezbyt duży damage na salwę z tych torped. I konkretnie mamy zaznaczone tutaj, że będą zadawały małe uszkodzenia okrętom o dobrej obronie przeciwtorpedowej i wysokiej puli HP, czyli na cele, które mają albo nie mają wcale tej obrony, czyli dedeki i okręty podwodne. Jak to się prezentuje? Następująco zerknijmy sobie na parametry tieru 10, jeżeli jeszcze chodzi o te torpedy. Tutaj mieliśmy główną artylerię, a torpedy mamy tutaj tak. 10 pojedynczych wyrzutni, 533, maksymalny damage 5600. Zasięg 10 km, prędkość 78 węzłów. To są te torpedy chyba kierowane, tak, to są kierowane torpedy, a te zwykłe, takie konwencjonalne, można by rzec, zadają no drugie tyle prawie damage'u. Zasięgu mają 2 km więcej, ale są wolniejsze o 9 węzłów. Przeładowanie jest to samo. Oj. Także będzie to wyglądało następująco. Prędkość okrętu maksymalna, podkreślam, maksymalna, wynosi 37 węzłów, także no kurewsko szybkie to będzie. Maksymalna prędkość w zanurzeniu 18 węzłów, także i tak dosyć szybkie, nawet w zanurzeniu. To jest tier 10, podkreślmy, a 8 jak się prezentuje, jeżeli chodzi o prędkości. 28 na powierzchni, 14 w zanurzeniu, a 6
Szóstka, szóstka. 31 na powierzchni, 15 w zanurzeniu. Widziałem jakieś zestawienie któregoś z tych okrętów, nie pamiętam, czy to była właśnie szóstka, czy któryś z odpowiednikiem rzeczywistym, bo ten okręt istniał faktycznie, któryś z nich, nie wiem, czy to chyba o szóstkę chodziło. Także tam prędkość w zanurzeniu wynosiła dużo mniej, chyba 10 węzłów, a na powierzchni była też jakaś tam kolosalnie mniejsza, także no wiadomo, że to się wszystko skaluje w Wowsiku, bo okręty też nie powinny tak szybko pływać niektóre, ale no nie wiem, dla mnie wprowadzanie na tak szybko kolejnej gałęzi okrętów podwodnych to jest raczej kiepski pomysł. Mam nadzieję, że się to kurestwo nie przyjmie i mało ludzi będzie tym grało. Ale to nie koniec. Jeszcze mamy tutaj zapowiedź kolejnych okrętów. Francuski krążownik, mam nadzieję, że to poprawna nazwa, Duplex, o ile dobrze czytam. I to jest okręt, który będzie, szanowni państwo, służył do walki na średnim i długim dystansie ze względu na to, że będzie miał porządne pieprznięcie z artylerii, bo będą tutaj działa kalibru 203 mm w liczbie 8 rur, 4 podwójne wieże. Okręt będzie posiadał booster do reloadu. To jest tier 6, także nie jakaś tam, nie jakieś szaleństwo. Niezbyt duża pula HP i dosyć wrażliwa cytadela. Przyzwoity kamuflaż i pancerz, ale no tutaj na to bym raczej nie liczył. Jak już nawet WG pisze tutaj, że jest to okręt narażony na trafienie w cytadele. Boost do silnika również będzie dostępny. No i to będzie okręt, który ma dobry zasięg na tej artylerii, ale długie przeładowanie. No i 203, także też troszeczkę tamtego popłochu będą u przeciwnika robić. Będzie bił mocno, ale sam będzie mocno zbierał, także dosyć okręt będzie wymagający pod względem stylu gry, bo trzeba będzie jednak przeciwnika jakoś tam próbować zmylić, żeby w nas jak najrzadziej trafiał, przy tym zadając mu jak największe obrażenia. Będzie również posiadał wyrzutnie torpedowe, ale to jest coś na, jeżeli chodzi o torpedy, to porównywalne do tego, co mamy na drzewkowym tierze 6. Także tu jest francuski krążownik, a tu mamy zapowiedziany okręt niemiecki Z-42. Trochę te nazwy, powiem wam szczerze, mielą mi się już tymi niemieckimi DDK-ami, bo tam wszystko jest Z zaczynające się. Tylko numery się różnią, także ja potem te okręty mieszam. Ale czym jest Z-42? To jest okręt wyposażony w działa uniwersalne. Ile ich tu będzie? Zaraz zerknijmy sobie. Z-42, 5x2, czyli całkiem przyzwoicie. Zasięg ognia 12,6 km. Będzie to stylem gry przypominało Harugumo, taką mam tutaj informację. Szybko strzelające, działa o dosyć przyzwoitej penetracji pocisków odnąkowo burzących i wysokich obrażeniach. Co będzie charakterystyczne? Mamy tutaj torpedy, dwie poczwórne wyrzutnie, też podobne do tego, co mamy na uśrednione obrażenia torpedowe z niemieckich DDK-ów na tym tierze. Mamy tutaj Elbinga, przypominam, Z-52 i teraz Z-42. Będzie również tutaj dysponował ten okręt brytyjskim dymem, czyli krótkotrwającym, ale w dużej ilości i szybkim przeładowaniu. Pociski odnąkowo burzące mamy tutaj również, ale szansa na pożar wynosi tylko 5%. Z tym, że warto zauważyć, że 3,1 sekundy na reload to jest bazowo, a pociski odnąkowo burzące tutaj zadają nam 2300 punktów. Prędkość wylotowa 900 i tu i tu, także wygląda to przyzwoicie. Będzie tutaj również sonda hydroakustyczna i boost do silnika. Żadnej naprawki niestety, a szkoda, bo okręt by kusił właśnie, żeby do tego dążyć, żeby wykorzystywać artylerię na blisko, bo mamy tutaj też informację, że mała pula HP tego okrętu będzie rekompensowana przez dobry kamuflaż i dobrą prędkość, także będziemy mogli szybko i blisko podpłynąć, stłuc gościa i uciec, no ale niestety mając małą pulę HP to takich rajdów zbyt wiele nie wykonamy, jeżeli będziemy walczyć z kimś, to trochę mózgu używa i będzie w nas celnie w miarę strzelał, także no zapowiada się w miarę ciekawie ten okręt, takiego Niemca nie mamy, a myślę, że w niemieckim drzewku coś takiego, znaczy w niemieckim drzewku, pod niemiecką banderą takim okręt będzie jakąś miłą odmianą. Także zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało niebawem w boju. I to w tym materiale wszystko. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia moi drodzy i na razie.